Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest dzisiaj Marek Posobkiewicz, lekarz chorób wewnętrznych i medycyny tropikalnej, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, szaleje grypa, 3 miliony zachorowań od września, ale wydaje się, że tegoroczny wirus jest jakiś bardziej zjadliwy, taki dotykający mocniej, trzymający mocniej. Czy GIS też ma takie obserwacje? Musimy pamiętać, że nie tylko jeden wirus, ale tych wirusów w środowisku sporo się znajduje. Jeżeli chodzi o wirusy grypy, w tym roku około 2/3 zachorowań jest spowodowanych przez wirus z grupy B, reszta jest z grupy A, ale każdy z tych wirusów może, jeżeli ktoś jest słabszy, porządnie sponiewierać. Oczywiście powtarzam to trochę jak mantrę, ale nadal nie jest za późno, można się zaszczepić. Szczepionki dostępne na rynku są dostępne przeciwko, są dedykowane przeciwko kilku wirusom, tak więc szczepiąc się minimalizujemy ryzyko zachorowania, a jeżeli już zachorujemy na któryś z innych wirusów, to oczywiście powinniśmy dużo lżej przejść tą chorobę i uniknąć ciężkich powikłań. Panie ministrze, nie tylko antyszczepionkowcy, ale nawet lekarze mówią, że nie ma sensu szczepić się przeciwko grypie, bo szczepimy się szczepem, który był w zeszłym roku aktywny, a tegoroczny na pewno zmutował, jest inny. Mają rację słuchać ich? To nie jest tak, że są ciągle nowe wirusy. Te same wirusy krążą w środowisku przez wiele lat. I naukowcy badają obecność wirusów w środowisku w poszczególnych latach, w poszczególnych regionach i na tej podstawie są dedykowane szczepionki dla danego regionu świata i mogą się one różnić między sobą. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że przy dzisiejszych możliwościach komunikacji przewiezienie, przelot pacjenta, człowieka jeszcze we wstępnym stadium choroby z jednego końca świata na drugi koniec jest to kwestia kilkunastu godzin, a przy okazji można importować wirusa, no, który w zależności od swojej zjadliwości może się szybciej bądź wolniej w środowisku rozprzestrzeniać. Właśnie, grypa w tym roku zbiera śmiertelne żniwo. W zeszłym tygodniu mówiono o 4 przypadkach śmiertelnych. Czy takie dane ma również GIS, że to są 4? Nawet jeżeli w którymś roku w statystyce nie pojawiłyby się zgony spowodowane grypą, to nie znaczy, że ich nie było. Wiele osób starszych w domach opieki, w zakładach pielęgnacji opiekuńczych, w szpitalach, ludzie ciężko chorzy z innymi przewlekłymi chorobami. Jeżeli na to się nałoży grypa, to jest już do zgonu niestety bardzo blisko. Nie zawsze będzie laboratoryjnie ta grypa potwierdzona bądź wykonane badanie w tym kierunku, a jako przyczyna zgonu będzie podana bądź niewydolność krążenia, bądź przewlekła obturacyjna choroba płuc, bądź inne choroby, które powodują obniżenie odporności. Czyli to jest taka liczba według pana mocno zaniżona, że to może być nawet kilkadziesiąt razy większa? Oczywiście tak, to jest liczba zaniżona z tego względu, że mówimy w tym przypadku o przypadkach potwierdzonych laboratoryjnie. Czyli tam, gdzie dany przypadek śmierci pacjenta można było połączyć z wynikiem laboratoryjnym, który potwierdzał obecność wirusa grypy. Panie ministrze, mówi się dużo o powikłaniach grypy i straszy się nimi. Czy rzeczywiście potrafią być tak groźne? Co roku nawet kilkadziesiąt osób może potrzebować przeszczepu mięśnia sercowego z powodu powikłań pogrypowych. Grypa może spowodować zapalenie mięśnia sercowego. W wyniku tego dochodzi do niewydolności serca. U części pacjentów to serce się częściowo zregeneruje, u innych będzie nawet przyjmie funkcję prawie taką jak przed chorobą, ale u niektórych niestety nie i dla tych pacjentów jedynym ratunkiem jest przeszczep serca. I kto najczęściej, kto jest najbardziej narażony na aż przeszczep serca? Więc z jednej strony pamiętamy o tym, że tak, na grypę najbardziej są narażone małe dzieci oraz osoby starsze, chorzy z chorobami przewlekłymi, z obniżoną odpornością. Ale jeżeli chodzi o przeszczep serca, często dotyka to ludzi młodych, dotychczas zdrowych, którzy wręcz powtarzali, no ja nie choruję, ja nawet się nie szczepię, bo nie chorowałem, nigdy nie choruję, jestem okazem zdrowia. A no potem dochodzi do tej przykrej weryfikacji w postaci zapalenia mięśnia sercowego i do potrzeby przeszczepu serca. I to zapalenie mięśnia sercowego czym się objawia? Kiedy daje o sobie znać po takiej grypie przechodzonej?
to może dać po kilku tygodniach od zachorowania. Dlatego bardzo ważne jest w przypadku zachorowania na grypę, żeby maksymalnie wypoczywać. Należy położyć się w łóżku, przyjmować leki przepisane przez lekarza. Jeżeli jakikolwiek nowy objaw dochodzi, powinniśmy się zgłosić do lekarza i ten taki brak wypoczynku, czyli jakakolwiek aktywność fizyczna podczas choroby, nie tylko ciężka praca, ale również ćwiczenia fizyczne, obecność na siłowni, sport, w tym przypadku może bardzo, bardzo zaszkodzić, ponieważ ten organizm, który nie będzie miał odpowiedniej ilości wypoczynku, nie poradzi sobie z wirusem i wirus potem sieje spustoszenie. Panie ministrze, takich ludzi, którzy młodych właśnie, chodzących i do pracy, i na tą siłownię, jest, wydaje się, mnóstwo. Firma EY w 2012 roku wydała taki raport, który się nazywał Grypa i jej koszty, i badacze obliczyli, że w roku epidemii koszty grypy dla gospodarki to jest nawet 4,2 miliarda złotych, a w roku bez epidemii, z taką zwykłą zachorowalnością, to jest 1,5 miliarda złotych, ale rozumiem, że jeszcze większe są koszty dla NFZ-u. To oczywiście są koszty szacunkowe, które można przewidywać, ile gospodarka straci, ale oprócz straty nas jako państwa, musimy pamiętać o tym, że dla niektórych zakładów może być to niemal śmierć gospodarcza, jeżeli mają zakontraktowane dostarczenie określonej ilości towaru, ale nagle kilkadziesiąt procent pracowników nie może być w pracy, ponieważ jest chora, to dochodzi do pewnego rodzaju kryzysu, przełamania i utraty produkcji. Dopóki jest to jedna osoba, kilka, duży zakład tego nie odczuje, ale jeżeli jest to większość pracowników, wtedy oczywiście jest kryzys. Dlatego też tak ważne jest, że nawet jak te pierwsze osoby, które są chore, te, które zgodnie z zaleceniem lekarskim powinny być w domu i wypoczywać, jeżeli przyjdą do pracy, to nie tylko same nie będą tak wydolne jak wcześniej, ale poprzez zarażenie innych mogą pogorszyć sytuację. Ile osób może taka jedna chora osoba zarazić? W zależności od tego, jaka to jest społeczność. Jeżeli ktoś ma w ciągu dnia do czynienia z wieloma ludźmi, znajduje się w skupisku ludzi, może spokojnie kilkadziesiąt osób zarazić. Musimy pamiętać też o tym, że w okresie tym sezonu grypowego należy, jeżeli to jest możliwe, unikać skupisk ludzkich, a jeżeli jesteśmy w takich miejscach, to powinniśmy często myć ręce, z tego względu, że dotykając klamek, poręczy, przedmiotów codziennego użytku, które dotykają również inne osoby, w tym osoby chore, bardzo łatwo możemy zaimportować wirusa do własnego organizmu. Nie ma takiego prawa, które pozwoliłoby pracodawcy odesłać chorego pracownika do domu. Czy uważa pan, że przemawiają za tym jakby argumenty epidemiologiczne, czy uważa pan, że powinno się wprowadzić jednak taki zapis, który by to umożliwiał? Ale wydaje mi się, że pracodawca ma prawo odesłać pracownika, odsunąć pracownika od pracy. Jeżeli też pracodawca podejrzewa, nie tylko chodzi tutaj o sprawy infekcyjne, ale o inne choroby, że pracownik może być chory, może być to wpływać na jakość jego pracy i na bezpieczeństwo jego innych pracowników, ma prawo go odesłać do lekarza medycyny pracy, żeby ocenił przydatność jego do pracy na danym stanowisku. Ale to się rzadko dzieje, jak rozumiem. No niestety często mamy do czynienia z jednej strony z symulantami, czyli tymi, którzy jeszcze nie są chorzy albo jeszcze nie kichną, ale już chcą być na zwolnieniu, a z drugiej strony są też osoby nadodpowiedzialne, które w pracy chcą być do końca, angażują się w tą pracę, będąc przekonanym o tym, że jeżeli ich zabraknie, to wszystko się zawali. Ale jeżeli te osoby będą podczas choroby, no to zamiast zamierzonego pozytywnego efektu w postaci wydajności dochodzi do rozprzestrzeniania się choroby. Panie ministrze, i ostatnie pytanie. Jakie są objawy grypy? Co powinno nas skłonić do zostania w domu? Charakterystyczna dla grypy jest wysoka temperatura, sięgająca powyżej 39, nawet 40 stopni. Występują przy niej bóle mięśni i stawów, bóle skóry, nawet bóle włosów. Pacjenci niektórzy z bólu mają kłopoty z przekręceniem się w łóżku, więc to nie jest takie
lajtowe przeziębienie, które często jest określane przez pacjentów, no ja mam grypkę, bo kogoś lekko drapie w gardle, czy ma katar. Oczywiście nie wszyscy grypy będą tak samo przechodzić, ale jeżeli ktoś ma długo kaszel, jeżeli ma wysoką temperaturę, na pewno powinien się skonsultować z lekarzem. Bardzo dziękuję. Moim gościem był główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, a ja zapraszam po przerwie.